Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry. Słuchacie Państwo Radia Dla Ciebie. Na magazyn sportowy zapraszam wspólnie z Tomaszem Sokołowskim. Witam Cię, Tomku. Witam serdecznie. Naszych widzów, słuchaczy uspokajam, że dołączy do nas również dzisiaj jeszcze zapowiadany Marek Saganowski. To nie jest tak, że wczoraj mecz, a dzisiaj już tam odpoczywamy. Marek Saganowski od bladego świtu dziś przy Łazienkowskiej, już przygotowania do treningu i początek misji ŁKS. Tak, głównym tematem dziś oczywiście wczorajszy mecz Legia Rangers, czwarta, ostatnia runda eliminacji Ligi Europy. Przy Łazienkowskiej 0-0 po naprawdę dobrym meczu. Tomku, jakie wrażenia po tym spotkaniu? No, znaczy na pewno były obawy, tak? Jak Legia przeciwko tak utytułowanej drużynie zaprezentuje się, bo już ten jakby skala trudności to można powiedzieć najwyższa, ostatnia runda też i też mocny przeciwnik i na tym tle Legia musiała się zmierzyć i stopniowo buduje tą formę. Wiemy, jakie były początki i w Ekstraklasie i starcie w Lidze Europy. Już ten dwumecz za Tromitosem pokazał, że Legia no, wychodzi pomalutku na właściwą prostą. Szczególnie ten mecz rewanżowy był pod względem Legii bardzo dobry i skuteczny. Aczkolwiek ten pierwszy mecz też był w wykonaniu dobry, tylko zabrakło skuteczności w tym pierwszym meczu. I na pewno dobre wrażenie po wczorajszym spotkaniu. Chciałoby się powiedzieć, że gdzieś te sytuacje były, żeby co najmniej z minimalną zaliczką do Glasgow się udać. Tak, byliśmy ciekawi, tak, z jednej strony ciekawi, jak Legia zaprezentuje się na tle takiego mocnego rywala, z którym takim rywalem mocnym jeszcze nie grała w tym sezonie. Legia nie została jeszcze poważnie zweryfikowana, w jakim tak naprawdę jest miejscu, jeśli chodzi o przygotowania. Trochę się obawialiśmy, bo widzieliśmy, jak rozprawiła się ekipa ze Szkocji, z Midtjylland. No co, okazało się, że chyba nie taki diabeł straszny. Jak w kontekście awansu oceniasz to 0-0 wczoraj? Jak oceniasz szansę na przejście Legii do kolejnej fazy? Powiem ci, że Legia nie rozczarowała po tym spotkaniu. Zagrała bardzo mądrze, wyrachowanie i patrząc na trenera Wukowicza, trzecie spotkanie w tym samym zestawieniu, tak? W ciągu 8 dni widać, że zawodnicy pod względem fizycznym są dobrze przygotowani, dlatego postawił na taką jedenastkę, sprawdzoną już w bojach. Nie szukał ewentualnie gdzieś na jakichś pozycjach ewentualnie zmienników. Też nie zmusiła go do tego sytuacja. I sami zawodnicy, można powiedzieć, sami zweryfikowali swoją dyspozycję. I teraz można zadać pytanie, bo też i na konferencji też bodajże, czy pytano się Wukowicza, że mógł zagrać troszeczkę odważniej. On się do tego odniósł, że no, mógłbym zagrać, ale też mogłoby tak się skończyć, że byśmy mogli coś tu stracić i na rewanż jechać no, już tylko na wycieczkę jak Midtjylland. Także chciał zachować szansę, ale to pokazuje ilość minut, szczególnie w Lidze Europy. Defensywa no, niesamowita jest, tak? A właśnie, no, tutaj na pewno tutaj bolączką jest to, że w grze ofensywnej tych sytuacji jest mało, albo są nie do końca takie wymarzone, żeby można zamienić to na bramkę. Tak, o tej i defensywie, i ofensywie jeszcze dzisiaj pomówimy, jak dołączy trener Saganowski. Jeszcze a propos wczorajszego rywala. Spodziewałeś się, że pokażą w tym meczu coś więcej? Obserwowaliśmy te ostatnie ich mecze. Wiedzieliśmy, że to jest bardzo solidna, bramkostrzelna ekipa. Tymczasem oni przyjechali na Łazienkowską nie jako murowany faworyt, nie jak po swoje. Mam wrażenie, że ze sporym respektem dla rywala. Czy spodziewałeś się, że to będzie inaczej wyglądać? Na pewno spodziewałem się po Glasgow czegoś więcej, ale też i przeciwnik, tutaj mam na myśli Legię, to ona to zweryfikowała, że te spotkanie wyglądało tak, a nie inaczej, że Glasgow nie mógł tutaj rozwinąć swoich skrzydeł, szczególnie w ataku, że gdzieś do 20, do 25 metra może mieli tam optyczną przewagę w posiadaniu piłki, ale później to nie przekładało się na sytuację. Do przerwy jedna sytuacja. Czy to już było? Nie, to już było po przerwie, tak? Bardziej na stałe fragmenty. Po przerwie mieli jedną dogodną sytuację, ale tu Majewski bardzo dobrym wyjściem, skróceniem kąta dobrze się zachował. Legia stwarzało zagrożenie strzałami za gdzieś w okolicy 20-16 metra i tutaj dwukrotnie McGregor, bramkarz, musiał tutaj wykazać się kunsztem.
liczyłem bardziej może tutaj na boki, gdzie jest po jednej stronie Luquinhas, czy w pojedynkach właśnie, że więcej coś z tego będzie, czy po drugiej Vesovic, ale no właśnie, no ale to też mierzyli się z takim przeciwnikiem, że też wiedział, gdzie są mocne atuty Legii i skończyło się albo na stałych fragmentach, albo na uderzeniach za pola karnego. Tak, mówiłeś o tej defensywie, ostatnio naprawdę jest taka wizytówka Legii. Legia śrubuje swój własny rekord, 7 kolejnych meczów w pucharach na 0 z tyłu, w sumie już 703 minuty. No właśnie, jak ocenisz postawę obrony we wczorajszym meczu? No chyba nawet nie we wczorajszym, tylko ostatnio prezentuje się naprawdę bardzo solidnie. Na czym polega ta siła? Wiesz co, to nie jest tylko czwórka obrońców, bo wiemy, że boki obrony, czy tutaj Rosza, czy tutaj akurat Stolarski bardzo mocno angażują się w akcje ofensywne, ale później odbudowa tego ustawienia po stracie piłki jest kluczowa. Plus to, że nie popełniają prostych błędów przy wyprowadzaniu piłki, czy w grze jeden na jeden. I jest to solidność. Jeżeli ktoś popełnił błąd, to jest asekuracja, czy przez Lewczuka, czy przez Jędrzejczyka, że ta para no, i w powietrzu, i w grze jeden na jeden no, jest utrapieniem dla napastników. Plus do tego przejście na trójkę środkowych pomocników to też daje duży komfort. Ale właśnie, coś za coś, tak? Że te akcje w ofensywie, no nie ma tyle klarownych sytuacji, gdzieś czystych uderzeń, czy napastnicy, czy to akurat Kulenowi, czy ewentualnie skrzydłowi, żeby mieli czyste w polu karnym gdzieś sytuacje. Tego jest mało i nad tym tutaj no na pewno gdzieś może zastanawiać, czy trzeba pracować, żeby sobie wypracować te sytuacje, żeby grać na jeden kontakt, żeby jeszcze więcej zrozumienia było, bo tu troszeczkę to pozostawia na pewno taki no gdzieś tam minus na Legii. Tak, solidna defensywa, czyli uważa, że to dzieje się w tym momencie trochę kosztem tego, co dzieje się w ofensywie, właściwie to, co się nie dzieje. Tak. No można tak powiedzieć, tak, że no właśnie, że trener patrząc na skład, trzecie już spotkanie, tak, które mamy dwa remisy, bo za Tromitosem w tym samym, można powiedzieć, ustawieniu, bo Cafu doszedł na zmianę, później w rewanżu już był, później mecz z Zagłębiem Lubin, tak, czyli dwa spotkania wygrane, teraz mamy remis w tym samym ustawieniu, no to pokazuje, że no przekonał się do tej trójki i tylko jest i do skrzydłowych. Tu Nowikowas wypadł za kontuzję, tak? Bo tak był gdzieś tam brany też pod uwagę w tych ustawieniach, czy to był Luquinhas, czy Nowikowas. Teraz właśnie jak jest kontuzja, to Vesovic poszedł wyżej, tu Stolarski niżej i to też gdzieś zmusiło do jakichś roszad. Cafu wrócił. Kosztem mam tutaj Antolicza i tylko kwestia dziewiątki pozostaje, czyli tego wysuniętego napastnika. No i tu tak. Mamy, tu nic się nie zmienia. To prawda i chyba jeszcze się nie zmieni przez jakiś czas. Tak, mówimy, że ta solidna defensywa trochę kosztem tego, co się dzieje w ofensywie. No tak, ale Legia miała wczoraj te swoje okazje. Tych okazji całkiem niezłych udało się kilka stworzyć. Sęk w tym, że nie udało się ich wykorzystać. Może oprócz tych taktycznych spraw i z koncentracji na razie na defensywie, budowania zespołu właśnie od tej formacji, w napadzie zwyczajnie brakuje jakości. Nie ma takiej osoby, która będzie te akcje zamykać. No na pewno. Czy tam wygra pojedynek Luquinhas chyba, taką był wczorajszym meczu, taką bardzo jaśniejszą stroną Legii w poczynaniach w ofensywie, że tutaj zawodnicy Glasgow, czy kapitan drużyny na prawej stronie mieli problem, czy jak schodzi, łamał do środka, no mieli tutaj problem, bo jest, no po prostu jest szybki, za szybki był dla nich, można powiedzieć, taki zwinność jego, no tutaj, no właśnie, ale też nie miał, można powiedzieć, wsparcia. Ale też Legia mierzyła się, można powiedzieć, z takim rywalem, gdzie wcześniej do czynienia nie miała. To też gdzieś tam w głowie pozostaje, to też muszą się do tego jakby zawodnicy się odnieść. I to było widać, że jak nie przyspieszyli tej akcji, jak nie szybciej nie przynieśli ciężaru z prawej do lewej, czy z lewej do prawej, czy ewentualnie nie poszukali tutaj gry na jeden kontakt, no to ciężko było gdzieś się przedrzeć przez tą obronę, a mierzyli się no, z taką drużyną, która no jest na dzień dzisiejszy, mi się wydaje, że ciut wyżej. Tak, trener konsekwentnie stawia na Kulenowicza. Trudny ma czas ten zawodnik. Kiedy tak posłuchać, jak reagują trybuny,
Ostatnio surowo potraktowany po tym meczu z Zagłębiem, pożegnany gwizdami. Nie do końca też rozumiem, chociaż też trzeba by dowiedzieć się, dlaczego te trybuny tak naprawdę gwizdały. Czy chodziło o osobę Kulenowicza, czy gdzieś o Roszadę Wukowicza, który zdejmuje napastnika, wprowadza obrońcę. No nieważne, tak czy inaczej przekaz od trenera wychodzi taki, że to piłkarz, który naprawdę ciężko pracuje na treningach, stara się. To nie jest taki piłkarz chyba, który zasłużył na gdzieś na lawinę gwizdów z trybun. Uważasz, że gdzieś powoli zbliżamy się do momentu, że Wukowicz będzie szukał nowych rozwiązań? Oczywiście on pracuje dla drużyny. Jesteśmy w stanie to uwierzyć, że trener widzi go na co dzień, widzi jak pracuje na treningach, na niego stawia, no ale tak, napastnika rozlicza się z goli. Jak najbardziej, ale też nie zapominajmy, też zbliżają się teraz eliminacje Mistrzostw Europy. On jest, dostał powołanie do reprezentacji Chorwacji, czyli też tam ten reprezentacji też widzi w nim potencjał, to jest jedno. To, co powiedziałeś, no napastnik jest też rozliczany za strzelanie bramek, stwarzanie sytuacji partnerom, czyli też powinien asystować. Sama gra obronna, czyli gdy drużyna traci piłkę, to on jest tym pierwszym zawodnikiem, który powinien tutaj już próbować odebrać piłkę, zanim ona się przedostanie pod własne pole karne. I tu nieważne, czy to byłby Carlitos, czy to byłby Kante, czy to Jarek Niezgoda. No każdy musi w postaci piłki pracować, a od napastnika, który jest najbardziej wysunięty, od tego się oczekuje, ale później, gdy drużyna posiada piłkę, to też się oczekuje tej jakości stwarzania sobie sytuacji bądź kolegom. I tego tu brakuje, bo no tyle minut bez jakichś klarownych sytuacji, albo były sytuacje, ale niewykorzystane, to też temu napastnikowi nie pomagają, żeby się odbudował, żeby się poczuł pewnie. To, co mówisz, no ja też jestem na meczach i też to słyszę z jednej czy z drugiej strony. Trener Wukowicz postawił na Kulenowicza. Na tej pozycji ma jeszcze trzech zawodników, oprócz tego, że jest Kante, Niezgoda i Carlitos. No jest, jakby można powiedzieć, nadmiar bogactwa. Mhm. Ale trzeba teraz to bogactwo, czyli w zespole jakby no też jakby nad kadrą tak pracować, żeby po części zadowolić, żeby też mieć różne warianty na różne spotkania, bo różnie może się to potoczyć, a praktycznie w ostatnich trzech spotkaniach to z tych napastników, no to chyba, no nie przypominam sobie, że ktoś więcej zagrał, ale jak nie grasz, to poprzez trening to ta forma może być różna. Mhm. Mówimy o Kulenowiczu, takim na przeciwległym biegunie jest właśnie Carlitos, o którym regularnie mówimy, też taka ciekawa scena po meczu, kiedy trybuny skandowały jego imię, on też podbiegł do kibiców, dostał taki plakat bodajże, jeśli dobrze widziałem. Dochodzą też takie głosy medialne, że Carlitos faktycznie już nawet kolegom w szatni powiedział, że ma powoli dość, że nie chce się kopać z koniem i już chciałby w związku z tym odejść. No wiesz, no jeżeli przez ostatnie dwa sezony, czy to w Wiśle, czy to w Legii stanowiłeś, no tutaj o bardzo dużej sile, czy zdobywając Króla Strzelców, czy strzelając 16 bramek i był tym i jeszcze asystując, no to robił różnicę. Także nie jesteśmy ja czy ty tutaj na miejscu trenera Wukowicza. No na pewno mogę powiedzieć na miejscu Carlitosa, że no chciałby się powiedzieć, że trzeba z takiego zawodnika skorzystać w ten czy w inny sposób, żeby jeszcze mieć więcej do powiedzenia, mówię tutaj, w ataku, bo to szkoda takiego zawodnika. Nie sądzę, żeby był, nie potrafił się wkomponować w taktykę czy filozofię gry, no tutaj Aco Wukowicza, bo chciałoby się powiedzieć, no jeszcze byłaby silniejsza w tym momencie Legia i byłaby trudniejsza do rozszyfrowania. Tak, a sądzisz, to pytanie też zadałeś tydzień temu trenerowi Wukowiczowi, czy w ogóle widzisz miejsce w tej układance Wukowicza dla Carlitosa tak na dłuższą metę? Oczywiście on tam Każdy mówi, ma jakiś z trenerów, jakbyśmy wzięli tu, każdy by miał jakiś pomysł, tak, w tym momencie. Każdy ma filozofię swojej gry, gdzie później musi to przekonać zawodników, później musi od nich to wymagać. Jeden szybciej złapie, drugi później to złapie. No, chciałoby się powiedzieć, żeby tutaj Aso znalazł te takie optymalne rozwiązania, żeby i mógł, bo
nie zapominajmy, oni też razem współpracowali. No teraz bardziej, a co się przekonuje do trójki pomocników, bo nie zapominajmy, no transfer Gwili to też jest duże wzmocnienie Legii. Mając Cafu, mając tutaj Martinsa, no to właśnie, to już zabiera komuś miejsce. No, wydaje mi się, że o Wilku mowa. Witam panie trenerze. Jesteśmy już na żywo. Marek Saganowski właśnie wkroczył do naszego studia. Właśnie mówiliśmy, że to nie tak, że wczoraj meczyk, to dzisiaj odpoczywamy, prawda? Od bladego świtu pewnie już dzisiaj przy Łazienkowskiej. I co? Przygotowujemy trening. Przede wszystkim dzień dobry wszystkim. Przepraszam za spóźnienie. Ostrzegliśmy, że będziesz troszeczkę później. Dokładnie. Już są przygotowania, ale też indywidualny sam trening musiałem przeprowadzić z synem, tak więc trochę się spóźniłem. A to jeszcze ważniejsze sprawy w takim razie. Marku, panie trenerze, jesteśmy po wczorajszym meczu 0-0 z Rangers, po naprawdę dobrym meczu Legii. No tak, jesteśmy ciekawi twojej oceny. Budzisz się dziś rano, wracasz do tych wydarzeń z wczoraj i co? Po części jest jakieś zadowolenie, natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, że mieliśmy kilka sytuacji do tego, żeby strzelić choćby jedną bramkę. Tutaj mówię przede wszystkim o tych stałych fragmentach gry. Czyli mały niedosyt? Jest niedosyt, tak. Z drugiej strony, jak sobie przeanalizujemy, to też wiemy o tym, że Rangersi też sobie stworzyli jakieś sytuacje. Najważniejsze to jest to, że w dalszym ciągu nie tracimy bramki. Na tych wyjazdach trochę lepiej to wygląda. Ale jestem tego samego zdania, co wczoraj powiedział nasz szef Vuko, że to był bardzo dobry mecz, dwie dobre drużyny. Widać było, że w dalszym ciągu z meczu na mecz robimy postęp. Pytanie takie padło już do Tomka, czy teraz powtarzam je do właśnie w twoim kierunku. Spodziewałeś się może po Rangersach czegoś więcej? Trochę tam gdzieś straszono nas tym rywalem, widzieliśmy co zrobili z poprzednim swoim przeciwnikiem. Czy to oni może zagrali słabiej niż się spodziewaliście, czy może przeciwnie, to Legia właśnie zagrała na takim poziomie, że wszystkie ich atuty udało się zneutralizować? Właśnie przede wszystkim w Polsce chyba trzeba zacząć doceniać to, co Legia robi, tak? Bo przed meczem z Adromitos wszyscy mówili, no teraz wreszcie się pokaże, czy Legia jest rzeczywiście taka mocna, taka dobra. Natomiast my przechodzimy bez wątpienia ten zespół, gdzie po meczu się mówi, że jednak Adromitos było słabe, a nie to, że Legia jest dobrze przygotowana, że to idzie wszystko do przodu, że gramy w dobrą piłkę, wiemy co chcemy. Jest zespół, który od pierwszej do 95 minuty walczy. Teraz była taka sama sytuacja z Rangersami po tej pierwszej, można powiedzieć, takiej połowie. Trzeba docenić to, co my robimy, to, co zawodnicy robią na boisku, bo zdetronizować mocny zespół, nie ulega wątpliwości, to jest mocny zespół, pokazał to między innymi w Midland, pokazał to w tych eliminacjach Ligi Europy. Graliśmy jak na pewno jak równy z równym, a myślę, że druga połowa już bardziej do nas należała. Tak, to prawda. Naprawdę dużo mówimy ostatnio o tej waszej defensywie. Siódmy mecz w pucharach na zero z tyłu. 703 minuty już wam wyliczyliśmy. Na czym polega ta siła defensywy? Siła defensywy między innymi polega na tym, że gramy. Zaczynamy tę defensywę od naszej dziewiątki, od Kulenowicza, który haruje, pracuje naprawdę na całą drużynę. I dlatego jeden czy drugi zespół nie ma takiej swobody wprowadzenia piłki już od tyłu. Mhm. Ale ja bym jeszcze dodał, Marku, jeżeli wchodząc w tą defensywę, to też nie zapominajmy, że ta trójka środkowych pomocników, no też patrząc na to, jak wcześniej to wyglądało, że się przeszli na trójkę tych środkowych pomocników, że to też wam daje duży komfort, że może gdzieś zasykurować. Plus do tego, po stracie piłki wy jesteście już bardzo mobilni i próbujecie od razu odebrać, a jak nie, to gdzieś jest tutaj jeszcze właśnie, czy środkowy pomocnik, czy to będzie Martins, czy to będzie Cafu, czy wcześniej Antolicz, że próbujecie tu już przerwać tą akcję. Trzymamy panowie to pytanie w pamięci, bo musimy przerwać. Właśnie zbliża się 9:30 w radiu dla ciebie teraz wiadomości. My wracamy w drugiej części za kilka chwil.